Koniec panowania Bolesława Krzywoustego przyniósł wielkie zmiany dla Królestwa Polskiego. Mianowicie Bolesław Krzywousty przed swoją śmiercią sporządził pewien testament, tak to się nazywa, chociaż tak naprawdę chodzi o statut, czyli pewien akt prawny, który miał zadecydować o przyszłości naszego kraju. Testament Krzywoustego, tak możemy tak umownie powiedzieć, chociaż tak naprawdę mamy na myśli tutaj statut Krzywoustego, wprowadzał dwie nowe zasady. Dwie nowe zasady, jeżeli chodzi o sposób rządzenia naszym krajem. I miało to zacząć obowiązywać od momentu śmierci Bolesława Krzywoustego. Bolesław Krzywousty tak naprawdę tymi dwoma zasadami usankcjonował okres rozbicia dzielnicowego, czyli taki czas w historii naszego kraju, kiedy nasz kraj dzieli się na mniejsze części i zanika powoli władza jednego człowieka. Ta władza się rozmywa na książąt rządzących w poszczególnych częściach Polski, zwanych dzielnicami. Dlaczego Krzywousty podjął taką decyzję? Dlatego, że jak pamiętasz, Piastowie bardzo często powielali taki smutny schemat, jeżeli chodzi o przejmowanie władzy po śmierci swojego przodka. Otóż bardzo często było tak, że jak umierał władca z dynastii Piastów, to pomiędzy jego synami dochodziło do walki o władzę. Najczęściej było tak, że młodszy syn, nie chcąc czekać na swoją kolej, toczył walkę ze starszym swoim bratem, czyli ze starszym synem zmarłego monarchy. No i kończyło się to różnie dla Polski. Sam Krzywousty również jako młody chłopak walczył ze swoim bratem, ze Zbigniewem, o władzę po śmierci ich ojca, czyli Władysława Hermana. Więc Krzywousty doszedł do wniosku, że żeby nie doszło do powielenia tego schematu fatalnego, podzieli on Polskę między swoich synów w taki sposób, żeby zagwarantować stabilność naszemu państwu i uchronić ich, tych swoich synów przed bratobójczymi walkami. Niestety jego plany się nie powiodły, dlatego że po jego śmierci, mimo tego statutu właśnie nazywanego testamentem, do walk, do wojen domowych, do wojen pomiędzy braćmi, pomiędzy jego synami dochodziło. Czym są te zasady dwie? Zasada senioratu mówiła, że najstarszy syn, zawsze najstarszy potomek Piastów, ma być takim reprezentantem naszego kraju, ma prawo rozpoczynać na przykład wojny z innymi państwami, ma prawo do sądzenia, czyli jest takim gwarantem, powiedzmy, że zachowania jedności państwowej na terytorium Polski. On też jako senior, czyli ten najstarszy, zgodnie z zasadą senioratu ma prawo do dzielnicy senioralnej, do ziemi, która zawiera stolicę w sobie, czyli Kraków. I ta dzielnica senioralna ma należeć zawsze do najstarszego właśnie przedstawiciela rodu Piastów, tego, który ma władzę. I ta dzielnica nie może być w przyszłości dzielona. Jest to dzielnica niepodzielna, w przeciwieństwie do pozostałych części Polski, które Krzywousty zaplanował, że będą podzielone pomiędzy kolejnych jego potomków. Czyli na początku Krzywousty zaplanował podział ziem polskich pomiędzy swoich synów, natomiast każdy syn dostał jakąś dzielnicę i te dzielnice mogły być dzielone później na jego synów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzielnica senioralna nie mogła być dzielona. Mało tego, jak zaraz zobaczymy sobie na mapę, dzielnica senioralna miała styczność z pozostałymi dzielnicami, więc miała być takim właśnie gwarantem, miała być gwarancją jedności władzy jednego człowieka na terenie ziem polskich. Z kolei zasada pryncypatu mówiła, że tenże najstarszy władca, czyli ten senior, najstarszy z Piastów, ma prawo do posiadania władzy zwierzchniej nad pozostałymi książętami, którzy rządzą w swoich dzielnicach, czyli senior ma możliwość rozkazywania innym książętom rządzącym
pozostałymi dzielnicami. W ten oto sposób wprowadzono tymi dwoma zasadami Polskę w okres rozbicia dzielnicowego, gdzie senior był tym najważniejszym przywódcą Polski, ale dzielił się władzą wewnętrznie z innymi, z juniorami, tak jak tutaj widzimy, czyli ze swoimi młodszymi braćmi oraz później z potomkami tychże władców lokalnych. Więc czy to było coś niezwykłego? Nie. Takie rozbicie dzielnicowe przeżywały również inne kraje w średniowieczu, choćby Ruś Kijowska, i to już wcześniej przeżywała taki okres też, więc powiedzmy, że to było coś, co się przytrafiało poszczególnym krajom. Nam się przytrafiło akurat w takim momencie niefortunnym, dlatego że w wyniku tego rozbicia dzielnicowego Polska utraciła wiele ziem i tak naprawdę testament Krzywoustego rozpoczął okres, kiedy Polska przez wiele lat nie była w stanie przezwyciężyć tego rozbicia. Ten podział początkowo na kilka dzielnic stał się podziałem na wiele, wiele dzielnic, czyli on narastał wraz z upływem czasu, dlatego że każdy rządzący dzielił swoją ziemię na mniejsze części. Zobaczmy na mapę, żeby nam się to trochę lepiej wyjaśniło wszystko. Więc po śmierci Krzywoustego mamy taką sytuację. Zgodnie z jego wolą ostatnią, Polska została podzielona na dzielnice, na mniejsze części. No i mamy tutaj dzielnicę senioralną, która biegnie sobie przez środek naszego kraju. Widzimy ją zaznaczoną tym kolorem najciemniejszym, zgodnie z tym, co widzimy w legendzie. No i tak jak powiedziałem, zawiera ona stolicę ówczesną, czyli Kraków. Dzielnica zawsze dla najstarszego z Piastów, najstarszego władcy z dynastii Piastów, dla seniora. Tak się złożyło, że najstarszym synem Bolesława Krzywoustego był władca o imieniu Władysław, a przydomku Wygnaniec. Władysław Wygnaniec otrzymał swoją dzielnicę, tak jak każdy z synów Krzywoustego. Tą dzielnicą Wygnańca był Śląsk, więc Wygnaniec posiadał tak naprawdę dwie ziemie. Swoją ziemię przyznaną mu testamentem, czyli Śląsk, ale jako że najstarszym był synem Krzywoustego, to jeszcze dostawał dzielnicę senioralną. Jako senior i jako princeps, princeps, czyli ten zwierzchnik nad pozostałymi władcami, czyli nad swoimi braćmi. Tutaj ten pryncypat, zasada pryncypatu powinna się kojarzyć ze starożytnością, z pierwszym okresem Cesarstwa Rzymskiego. Tam też był pryncypat, czyli władza pierwszego, prawda, od słowa primus. Dawniej w tym wydaniu, pryncypat w tym wydaniu rzymskim, to była władza Oktawiana Augusta. Więc mamy tutaj pierwszego seniora, którym był Władysław Wygnaniec, posiadający Śląsk i dzielnicę senioralną. Drugi syn, według starszeństwa Krzywoustego, otrzymał również swoją dzielnicę. Tym drugim synem był Bolesław Kędzierzawy, który otrzymał we władanie Mazowsze i Kujawy. Co nam się może zrymować? Bolesław Kędzierzawy dostał Mazowsze i Kujawy. Żeby nam się łatwiej zapamiętało. Kolejnym synem Krzywoustego był Mieszko III Stary. Mieszko III Stary otrzymał we władanie Wielkopolskę. Wielkopolska też możemy sobie skojarzyć. Mieszko I był tym naszym pierwszym władcą, no i wywodził się z plemienia Polan, które lokalizowało się w Wielkopolsce właśnie. Więc Mieszko III możemy skojarzyć z Mieszkiem I, jeżeli chodzi o terytorium, na którym on posiadał władzę. Czyli Mieszko III Stary, Wielkopolska. No i tak się złożyło, że kolejne ziemie dostali jeszcze dwaj synowie. Henryk Sandomierski otrzymał ziemię sandomierską, jak się łatwo domyślić, po przydomku. Więc mamy tutaj ten obszar, Sandomierz. No i tak naprawdę Krzywousty nie wiedział, że ma jeszcze jednego syna, dlatego że umierając nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego żona Salomea jest przy nadziei, jest w ciąży. Natomiast dla swojej żony też przewidział pewną ziemię. To była ziemia Łęczycka. Ziemia Łęczycka, dzielnica nazywana dzielnicą wdowią. No bo Salomea po śmierci Krzywoustego była po prostu wdową, więc ponieważ nie przewidziano ziemi dla najmłodszego syna Krzywoustego, którym był Kazimierz Sprawiedliwy,
No to ostatecznie skończyło się na tym, że rzeczywiście wdowa po Krzywoustym, czyli Salomea, razem z najmłodszym synem, czyli właśnie z Kazimierzem Sprawiedliwym, rezydowali w ziemi Łęczyckiej. Czyli powtórzmy, jak to się wszystko podzieliło po śmierci Krzywoustego w naszym kraju. Władysław Wygnaniec jako najstarszy posiadał Śląsk i jako bonus dzielnicę senioralną. Bolesław Kędzierzawy, Mazowsze i Kujawy. Mieszko III Stary Wielkopolskę otrzymał. Henryk Sandomierski ziemię sandomierską. I w dzielnicy wdowiej, czyli w ziemi łęczyckiej, mamy tutaj władzę wdowy po Krzywoustym, czyli Salomei i Kazimierza Sprawiedliwego. Tak to się prezentowało na mapie. Zobaczmy, jak to teraz w praktyce funkcjonowało. W 1144 roku zmarła wdowa po Krzywoustym, czyli Salomea. No i ten fakt sprawił, że pozostali książęta, którzy rządzili poszczególnymi dzielnicami naszego kraju, rozpoczęli walkę o przejęcie ziemi po śmierci Salomei, czyli ziemi łęczyckiej, czyli o tą dzielnicę wdowią. To zaogniło relacje pomiędzy braćmi, pomiędzy synami Krzywoustego. No i widzimy, że doszło do najazdu Władysława na juniorów, czyli na młodszych jego braci. Dodatkowo tutaj przeciwko niemu był jeden z palatynów, czyli jeden z urzędników rządzących w województwie. Został on ukarany. Tym palatynem był Piotr Włostowic za tenże bunt. No, ukaranie Włostowica oburzyło z kolei juniorów, którzy się sprzysięgli przeciwko Władysławowi. Zresztą jego przydomek Wygnaniec właśnie widzimy skąd się wziął. Dlatego, że w wyniku tego konfliktu, który narastał pomiędzy braćmi, w wyniku ukarania tego palatyna, Piotra Włostowica, juniorzy się skrzyknęli przeciwko swojemu najstarszemu z braci i w roku 1146 doprowadzili do tego, że Władysław Wygnaniec musiał uciekać z ziem polskich, musiał porzucić swoją dzielnicę i dzielnicę senioralną również i uciekł, jak zwykle to zrobili Piastowie, na skargę do Niemiec po prostu, do Rzeszy, na skargę do cesarza. Tak to też wcześniej się zdarzało, kiedy dochodziło do konfliktu pomiędzy braćmi. Władysław szukał sprawiedliwości u cesarza w Rzeszy Niemieckiej, a pod jego nieobecność, jako najstarszy, objął władzę Bolesław Kędzierzawy. Bolesław Kędzierzawy, czyli ten, który posiadał Mazowsze i Kujawę, teraz przejął dzielnicę senioralną i rozpoczęły się jego rządy. Od tego, od wygnania Władysława Wygnańca. No i tutaj Wygnaniec oczywiście, tak jak powiedziałem, szukał pomocy u cesarza i znalazł. Cesarz Konrad III zgodził się najechać na Polskę, oczywiście pod pretekstem przywrócenia rządów Władysława Wygnańca, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby coś dla Rzeszy uszczknąć kosztem polskich ziem albo polskich władców. No i ten najazd Konrada III na Polskę, który tutaj mamy zaznaczony, odbył się w 1146 roku i zakończył się tym, że juniorzy, czyli pozostali bracia Władysława Wygnańca, uznali się lennikami cesarza, dzięki czemu uchronili się przed klęską militarną, uchronili swoje dzielnice przed utratą władzy, czyli zachowali władzę w dzielnicach w zamian za to lenno i oprócz tego zobowiązali się do płacenia trybutu, czyli mieli płacić teraz cesarzowi corocznie taką daninę w zamian za to, że mogli dalej rządzić swoimi ziemiami. No i tutaj można powiedzieć, że się Władysław Wygnaniec trochę przejechał na postawie cesarza, no bo cesarz jak już uzyskał te rzeczy, to już nie zabiegał dalej o przywrócenie Władysława Wygnańca, powiedzmy, że na tron naszych ziem. Oprócz tego udało mu się doprowadzić do tego, że uzyskał klątwę papieską, czyli interdykt, klątwę papieską nałożoną na juniorów, czyli na swoich młodszych braci. Czyli udało mu się uzyskać wsparcie papieskie. Papież potępił takie zachowanie, wygnanie najstarszego z braci, ale niekoniecznie się tym ktoś w naszym kraju przejął. Mamy jeszcze jedną interwencję w sprawie Wygnańca. W 1157 roku kolejny cesarz niemiecki najechał na Polskę,
na nasze ziemie. Tym cesarzem był Fryderyk I Barbarossa, którego powinniśmy już kojarzyć między innymi z takiego wydarzenia jak trzecia wyprawa krzyżowa, trzecia krucjata, w której to ten Barbarossa prawdopodobnie się utopił. Więc tutaj mamy najazd Barbarossy na nasz kraj. Znowu się juniorzy wywinęli spod zagrożenia i doprowadzili do układu zawartego w Krzyżkowie pomiędzy właśnie Fryderykiem Barbarossą a Bolesławem Kędzierzawem, czyli aktualnym wtedy ciągle jeszcze seniorem zastępującym wygnanego wygnańca. A więc to też nie przywróciło władzy wygnańcowi. Mógł on wrócić do Polski, mógł zająć ziemię śląską, ale nie mógł już być seniorem. W 1166 roku z kolei zmarł jeden z juniorów, czyli jeden z braci rządzących wtedy Polską, Henryk Sandomierski. Zginął on podczas jednej z krucjat. Więc tutaj mamy, powiedzmy, że jednego mniej, ale pamiętajmy, że to jeszcze nie rozwiązywało sprawy. W 1173 roku z kolei zmarł rządzący ciągle wówczas senior, czyli Bolesław Kędzierzawy. A więc mieliśmy rządy wygnańca, mieliśmy rządy Kędzierzawego. Kto powinien być kolejny do rządzenia zgodnie ze statutem? Mam nadzieję, że pamiętasz, że Mieszko III Stary. To był trzeci syn Krzywoustego, no i rzeczywiście po śmierci Kędzierzawego to on objął rządy jako senior. On miał dzielnicę ziemię wielkopolską, no i przejął dzielnicę senioralną. Niestety jego rządy nie były lubiane, nie cieszyły się popularnością, dlatego że między innymi dlatego, że zaczął podnosić podatki, zaczął szukać możliwości zwiększenia swoich uprawnień. Podobno też zaczął psuć monetę, mieszając szlachetne kruszce z nieszlachetnymi. Więc to wszystko sprawiło, że przeciwko niemu coraz większa niechęć możnych narastała, aż w końcu skończyło się to buntem najważniejszych w naszym kraju ludzi, czyli możnych. I ten bunt w 1177 roku odebrał, można powiedzieć, Mieszkowi III funkcję seniora i możni przekazali władzę kolejnemu z juniorów. No, kolejnym według starszeństwa powinien być Sandomierski Henryk, ale już nie żył, więc władzę przekazano Kazimierzowi Sprawiedliwemu, co było tak naprawdę złamaniem zasady senioratu, dlatego że ciągle przecież żył Mieszko III Stary, więc tutaj mamy złamaną zasadę senioratu. Kazimierz Sprawiedliwy objął władzę jako senior, czyli najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego. Dlaczego w takim razie ma przydomek Sprawiedliwy, skoro doprowadził do złamania zasady senioratu, on jako pierwszy? No, zaraz się wyjaśnię. Otóż Kazimierz Sprawiedliwy był sprytnym władcą, zdawał sobie sprawę z tego, że to, co zrobił, to jest pogwałcenie prawa, dlatego bardzo szybko znalazł rozwiązanie. W 1180 roku doszło do zjazdu w Łęczycy, bardzo ważne wydarzenie. To był zjazd, na który Kazimierz Sprawiedliwy zaprosił przedstawicieli, najwyższych przedstawicieli duchowieństwa i podczas tego zjazdu wydał pierwszy w Polsce przywilej dla duchowieństwa. Przywilej, czyli duchowieństwo uzyskało pewne nowe uprawnienia w tym przypadku. Mianowicie Kazimierz Sprawiedliwy zlikwidował jus spoli. Jus spoli, czyli taką zasadę, która mówiła, że po zmarłym biskupie wszystkie jego dobra, cały jego majątek przechodzą na własność rządzącego, monarchy. On to zlikwidował. Kazimierz Sprawiedliwy zlikwidował tą zasadę, czyli od tej pory po zjeździe w Łęczycy duchowieństwo uzyskało przywilej, które mówił, że po zmarłym biskupie cały majątek przechodzi na własność kościoła dalej. Znaczy pozostaje, można powiedzieć, że w kościele, w gestii kościoła, czyli inni biskupowie przejmują jego majątek, czyli on nie wraca ten majątek pod panowanie czy pod władzę, pod zarząd władcy świeckiego, tylko pozostaje ciągle w łonie kościoła. No i dzięki temu, że taki przywilej został wydany, duchowni zaczęli mówić, że to jest sprawiedliwy władca, no, sprawiedliwie rządzi. Bardzo fajnie, że to zlikwidował to jus spoli i zaprowadził w końcu sprawiedliwość, jeżeli chodzi o kwestie spadkowe po zmarłych biskupach. Czyli stąd mamy
taki przywilej i w ten oto sposób zalegalizowano, można powiedzieć, zalegalizowano złamaną zasadę senioratu. No bo duchowni, można powiedzieć, że którzy otrzymali ten przywilej, mówili, no nic się nie stało złego, wszystko jest ok, my potwierdzamy, że to, co się stało, jest legalne, jest zgodne z prawem, bo przecież fajny, fajny władca, sprawiedliwy. Ok, w 1194 roku Kazimierz Sprawiedliwy wyzionął ducha i mamy rządy jego syna. Jego syna Leszka Białego, który tak naprawdę był ostatnim seniorem. Wraz z jego rządami zakończyła się zasada senioratu, czyli ta dzielnica senioralna już nie była, nie zachowywała jedności, nie należała już do, zawsze do najstarszego rządzącego z dynastii Piastów, czyli mamy rządy Leszka Białego, który walczy z Mieszkiem III Starym o władzę, bo przecież ciągle jeszcze żyje Mieszko III Stary, który został bezprawnie pozbawiony funkcji seniora i walczy o swoje, ubiega się o swoje, upomina się o swoje. I między nimi doszło do bitwy pod Mozgawą w roku 1195. No i tutaj, co prawda, Mieszko III Stary musiał się obejść smakiem, ale definitywnie ten okres oznacza koniec senioratu na naszych ziemiach i mamy początek tendencji partykularnych. Partykularyzm, czyli taka skłonność do dzielenia się, do oddzielania się, do podziałów, do różnicowania się naszego terenu. Czyli chodzi o to, że dany władca, który rządzi w danej dzielnicy, ma swoich synów i dzieli swoją dzielnicę na mniejsze części, dając znowu kilka kawałków swojej ziemi po jednym kawałku każdemu ze swoich synów. No i ci synowie, jak dorosną, będą mieli własne dzieci, zrobią to samo ze swoim kawałkiem, dzieląc go znowu na dwie, trzy kolejne części. To jest właśnie partykularyzm, czyli dzielenie się i tworzenie odrębności terytorialnie, prawnie, gospodarczo itd., itd. Jeszcze raz podjęto próbę zatrzymania tego procesu właśnie dążącego do podziału naszych ziem. Podjęto się tego, właśnie Leszek Biały się tego podjął, organizując w roku 1227 zjazd w Gąsawie. Była to nieudana próba przywrócenia jedności naszych ziem. Zaproszono na ten zjazd tych, którzy rządzili poszczególnymi dzielnicami, ale nie za bardzo tutaj chciał zjednoczyć nasze ziemie władca przede wszystkim pomorski, Świętopełk, i prawdopodobnie z jego inicjatywy wysłano skrytobójców na ten zjazd, którzy dosyć namieszali, między innymi doprowadzili do zamachu na Leszka Białego. Zamach został przeprowadzony skutecznie, Leszek Biały został zabity i tak naprawdę ten zjazd w Gąsawie zakończył się kompletną klapą i oznaczał koniec marzeń o tym, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć rozbicie dzielnicowe w tym momencie. A więc mamy XIII wiek i ten XIII wiek to jest okres największego podziału naszych ziem. Po zjeździe w Gąsawie on tylko jeszcze przybierał ten podział na sile. No i mamy tutaj obraz przedstawiający właśnie Leszka Białego, a w zasadzie jego śmierć. Widzimy ugodzony z tyłu włócznią. Dlaczego on jest nagi? Dlatego, że do zamachu doszło wtedy, kiedy Leszek Biały był w saunie. No i tutaj, chcąc uciekać, widzimy, że znalazł się w takiej oto niewybrednej sytuacji. Człowiekiem, który chciał przezwyciężyć to rozbicie dzielnicowe, był między innymi władca Śląska Henryk Brodaty. Henryk Brodaty, który objął władzę nad Śląskiem w 1201 roku, rządził do roku 1238 i jego rządy to, można powiedzieć, że pasmo sukcesów. Udało mu się do ziemi swojej, do ziemi śląskiej, przyłączyć dosyć sporą część ziem na wschodzie. Nawet jego władanie tutaj sięgało ziemi krakowskiej. Udało mu się też troszeczkę w dzielnicę wielkopolską wejść, jeżeli chodzi o przejęcie kontroli, czyli próbował zjednoczyć Śląsk, Małopolskę i z Wielkopolską. Po jego śmierci to dzieło miał kontynuować jego syn, Henryk Pobożny, ale jego panowanie z kolei bardzo szybko zostało zakończone, bo widzimy, że już po 3 latach, w roku 1241, za sprawą najazdu mongolskiego na nasze ziemie. Otóż, jak pamiętasz, z pewnością
Tatarzy, Mongołowie najechali na polskie ziemie, między innymi pustosząc Kraków, Sandomierz, Opole, Częstochowę i doszli też do Legnicy. Tam odbyła się wielka bitwa w 1241 roku, bitwa, która zakończyła się porażką naszego rycerstwa. Co prawda samego miasta nie udało się zdobyć Mongołom, ale w bitwie zginął właśnie Henryk Pobożny. Jego głowa została odcięta. No i tym samym to dzieło Henryków Brodatego i Pobożnego, dzieło próby zjednoczenia naszych ziem, po prostu zostało zniweczone i te ziemie znowu się rozpadły na mniejsze części.